Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Typek. Zaczynamy kolejny odcinek. Słuchajcie, to nam się jakiś problem, kurczę, zrobił, bo patrzcie, ile nam tutaj się piratów, kurde, namnożyło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć systemów nam zajęli tutaj na dole. I niestety tutaj w okolicy mamy naszą akademię. Blisko, w samym środku w zasadzie. Tutaj dwa systemy z prawej, dwa systemy z lewej, jeszcze trzeci gdzieś tutaj troszeczkę dalej. A tu w samym środku jest nasz system z akademią, kurczę. No i dobrze, że budujemy już te lepsze statki. Zaczęliśmy w ostatnim odcinku budować, one niedługo wyjdą ze stoczni. Bo trzeba będzie im tam spuścić w pierdziel profilaktyczny. Ale na razie ciśniemy tutaj żarnik, żeby wykonać zadanie. Ksenobiologia nam się zbada. Aha, to jest ta planeta chyba, tak? Tundrowa, czy to była jaka? Kolonizacja tundrowe, tak. No i z punktami, jak to wygląda, mamy 668, najwięcej mają żarłacy w tym momencie, czerwoni 1005, no a reszta jest w zasadzie do łyknięcia niedługo, w sensie do przeskoczenia z punktami. Także kończymy turę i pchamy dalej. Badania skończone. Złożoną przez Kościół prośbę o daninę należy traktować poważnie. No to potraktowałem poważnie, kazałem wam spadać, nie? Tutaj coś odkryliśmy. Koniec wydarzenia, postęp. O co chodzi? Skończyły się efekty plus 20 do badań, minus 20 na skolonizowanych systemach w Regulus. I zwiększa ideologię polityczną naukowców. Dobra, dostaliśmy level na naszym dowódcy floty. Trzeba, przydałoby się jeszcze jednego dowódcę floty zgarnąć. Dobra, co my tu możemy jeszcze mu... To jest do systemu, to nie, to jest do floty na pewno. 20% potencjał osłon, to jest fajne, to chyba sobie wezmę. To jest na system, to jest do floty. Plus 4 doświadczenia na turę i plus 1 zasięgu wzroku. Znaczy, to jest też niezłe, ale na razie jakoś tego... Super, nie potrzebuje. Weźmiemy sobie plus 20% potencjału osłon, bo następny poziom da nam chyba plus 40, no dokładnie. To będzie bardzo duża różnica. Potem tutaj mamy co? Plus 20 obrażeń energetycznych na flotę. Ja niestety nie mam broni energetycznej, ale niedługo będę miał, więc to też się prędzej czy później przyda. I tu już do Senatu. Dobra, na razie zostaniemy z tym plusem do osłon. 20% to już jest też spory bonus. Biorąc pod uwagę, że te duże statki naprawdę mają sporo tych osłon, to 20% z tego to będzie naprawdę sporo. Populacja wzrosła. Właśnie, potrzebuję grzybów. Potrzebuję grzybów z tego względu, że będziemy sobie mogli tutaj zrobić faworyzację wybranej populacji. I to nam daje, już wam mówię, zwiększa jej szansę na wystąpienie, gdy w systemie pojawi się nowa jednostka populacji, oraz podwoi efekt nakładany przez nią na planety. Faworyzowanie trwa 10 tur. Ja bym to chciał włączyć, tylko brakuje mi tych grzybów właśnie. Nie wiem, jak one się nazywają, ale wyglądają jak grzyby, więc będę na to mówił grzyby po prostu. Tylko że niestety tak sobie przeglądnąłem tutaj te wszystkie systemy w okolicy i póki co ich nie znalazłem, ale możemy tutaj sporo anomalii jeszcze zbadać, więc być może jeszcze gdzieś te grzyby znajdziemy. Bo niestety systemu kolejnego zająć na razie nie mogę. Znaczy nie powinienem, bo dostanę już karę dosyć dużą za ekspansję. Już mam jakąś tam minimalną, bo mam jeden system ponad stan. A nie, jeszcze nie mam. Czekajcie, coś mi się... Aha, bo tu się jeszcze jeden przejmuje i drugi się przejmuje. No właśnie, jak się te dwa systemy przejmą do końca, to będę miał jeden ponad stan i już dostanę karę za ekspansję, także już kolejnego nie powinienem przejmować, bo będzie jeszcze większa. Dobra, zbudował nam się pierwszy statek z tych dużych, buduje się kolejny. Na razie niech on sobie tutaj czeka, aż się ten drugi zbuduje, żeby sam nie latał. No i co, lecimy dalej. Tu niestety, kurczę, wysłałem eksploratorów. Ale chyba tutaj nie ma żadnej floty przeciwnika, więc mogę ich zawrócić. Tylko może najpierw są tu jakieś anomalie? Nie ma. To zabieramy ich stąd od razu. Gdzie tu jakieś anomalie mamy najbliżej? Tutaj. To lecimy. W
sumie powinienem zacząć od badania własnych systemów, które już mam przejęte, bo jeśli tam jakieś surowce będą, to od razu zacząłbym wydobycie. A, tu jeszcze jest jeden po drodze, dobra, nie zauważyłem. No, to dobrze, akurat zaczniemy od swojego. Wy jeszcze nie dolecicie, dobra, w następnej turze. No i okej, nie, jeszcze gdzieś mam jakąś flotę. Wszystkie mają rozkazy, dobra. Aha, badanie wybraliśmy. Zbadała nam się możliwość kolonizacji planet. Tutaj co mamy? Lodowe. To też by się w sumie przydało. Ile to będzie trwało? 4 tury. Okej. To też sobie zbadamy, żeby już móc te planety wszystkie kolonizować. To jeszcze chyba nie będą wszystkie, które mam dostępne w tym momencie, ale już większość. Także to sobie jeszcze zbadamy, a potem chyba bym sobie targ chętnie otworzył, bo jeśli tych grzybów nie znajdę, to na targu będę mógł je kupić. I zbadamy sobie targ, a potem się zajmiemy flotą. Chociaż nie wiem, czy jak już targ zbadamy, to czy nie byłoby dobrym pomysłem placówek handlowych od razu odblokować. Bo placówki handlowe też nam dadzą spory bonus do pyłu, a ten pył nam się właśnie przyda mocno. Szczególnie jeśli będziemy chcieli te grzyby na targu kupować. Czekajcie, system skolonizowany, o właśnie, mamy już teraz w tym momencie maksimum, ile możemy mieć. Bez kary, 10, Jovanus. Tutaj co? Przejęto kontrolę nad konstelacją. O, dostaliśmy kolejny bonus chyba za konstelację. Co tutaj dostaniemy? Plus 15% do produkcji żywności, czyli mamy już bonus do badań, 15% z Pegasusa. I mamy 15% z Kamedalis, bonus do produkcji żywności. No Hydrus raczej nie przejmiemy, bo tutaj ma nasz sojusznik, Lumerowie, także nie będziemy ich na razie atakować. Także to niestety tego nie przejmiemy, ale moglibyśmy jeszcze Fornax przejąć, 15% do pyłu. Tylko nie wiem, czy tutaj gdzieś Sofoni się nie kręcą, bo tutaj widzę, już jest niebieskie, tutaj już mają Sofoni i nie wiem, czy oni tutaj w tym Fornaxie też nie... To albo tu Żarłacy? Jeśli tutaj siedzą Żarłacy, a bardzo możliwe, że siedzą, to bardzo dobrze, bo byśmy z Żarłakami się zaczęli nadupiać i byśmy mogli ten Fornax tutaj sobie ciachnąć. Ale to na później, to jest na dalszy plan. Populacja wzrosła. Co tu mamy? Dostępna jest darmowa zmiana taktyk bitwy, a to nie potrzebuję na razie zmieniać. Spadek ceny na rynku. O kurde, ale nam się pobudowało. Hidel. Lecimy po kolei. Tu sobie przeniesiemy ludka. Dobra, tu są lodowe planety, dwie, niedługo będziemy mogli je... Dokładnie za 3 tury będziemy mogli je kolonizować, ale póki co jeszcze sobie tutaj... Rozbudujemy, co się da. Może sobie bonus do badania. Ile tu jest poparcia? 82%. No zaraz będę musiał budować te budynki podnoszące zadowolenie, bo jak dostanę karę do ekspansji, jak się przejmie ten ostatni system, to mi spadnie to poparcie. Trzeba będzie troszeczkę je podnieść. Ale najpierw... No właśnie, zobaczmy, ile tutaj będzie trwała budowa. 8 tur i 7 tur to jeszcze... No, jeszcze tak znośnie, ale mogłoby być lepiej. Ej, produkcję żywności podnosimy, czy badań? Może badań na razie. Jedna tura tylko, to szybko pójdzie. Dobra, Regulus. Tutaj mamy ile? 84%, czyli jest ok. 6 tur, 5 tur, dobra, tu już jest spoko. Mamy tu surowce strategiczne? Mamy. I to dwa nawet. Więc opłaca nam się postawić tutaj rozbudowę kopalni. 4 tury, dobra. Zwiększymy jeszcze szybkość produkcji, to może nam o jedną turę albo nawet o dwie spadnie czas budowy tych statków dużych. To się przyda. Jedix. O, tu możemy jeszcze zwiększyć produkcję, ale 11 tur to się będzie... Trzeba skolonizować jakąś planetę, to się szybciej to będzie budowało. Jak będzie więcej ludzi. Ile będzie trwała kolonizacja pustynnej? Czekajcie, tu jest więcej ludzi. Surowców strategicznych żadnych nie ma na jednej i na drugiej. Dobra, kolonizujemy tą. Ile? 6 tur? Co tak długo? Kurde. To może to lepiej? Nie, to 11 tur. 11. Dobra, zbudujemy na razie sobie bonus do badań i do pyłu. I Kras.
Tutaj trzeba kolonizować, bo już mamy max populacji. Skolonizujemy sobie tundrę. Tu jest najwięcej ludzi. I jest tytan. Grzybów nie widzę dalej. Dobra, bierzemy tą. 4 tury, ok? Nawet to chyba przyspieszymy. Przyspieszymy sobie to. I budujemy od razu farmy. 6 tur, kurde, długo. Czekajcie, to może nie, może coś od produkcji. 6 tur, 6, 20. Dobra, nie, no zwiększymy tą produkcję. Umiarkowana, urodzajna, zimna. To jest zimna chyba, no tak. To dostaniemy ile? Plus 10 i plus 10, plus 20 do produkcji. To powinno być już dużo lepiej. Dobra, tak zostawimy. Git. Gotowe, lecimy dalej. Aha, tutaj miałem zaatakować. No to co? To w takim razie atakujemy. Inwazję robimy. No, tak dosyć sporo mają tutaj tego wojska. Kurczę, nigdy nie wiem, co tutaj wybrać, które lepiej by wyszło. Wojna błyskawiczna. Plus 30% limit rozlokowania liczebności atakujących. Plus 25%, no dobra. Plus 10% obrażeń zadane obrońcy w bitwie lądowej. Damy to. Damy to na start. A sobie oglądniemy ten żal, kurde. Strasznie to wygląda. Niewielkie zwycięstwo. Dobra. No i spoko. Zobaczymy, jak w następnej turze będzie wyglądało. Całkiem nieźle to wyszło. Może nawet ta wojna błyskawiczna jest lepszą opcją niż bombardowanie? Ale im spadło kółko, mieli prawie całe, a teraz już ledwo co im zostało. Dobra, całkiem spoko. I na razie nam nie wyskoczyła informacja o wykonaniu zadania. Być może w następnej turze dostaniemy. Co to jest tutaj? System jest... A tak, aha. Tutaj anomalię mieliśmy zbadać. Jest tylko jedna. Dawaj grzyby, grzyby dawaj. Nie ma grzybów niestety. Dobra, to lecimy szukać dalej. Tu nie ma anomalii, tutaj są, ale to nie jest moje, ale zbadamy sobie, bo jakiś bonusik może dostaniemy ciekawy. No leć, ziom, na co czekasz? A. Dobra, tutaj damy blokadę. No i tyle. W tej turze. Kolejka konstelacji. Aha, właśnie. To jest ten nowy system, co żeśmy skolonizowali. Tutaj mamy antymaterię. Co nam daje ta anomalia? Plus 2 do pyłu na ludka, minus 2 do nauki na ludka i plus 1. Nie, to sobie zostawimy tą anomalię, bo tu można je usuwać też, ale ja sobie tą anomalię zostawię. Bo badania, jak tam minus 2 dostanę, to mi nic się nie stanie, ale dostaję też zadowolenie i pył, a to jest ważniejsze. Dobra, no to zaczynamy rozbudowę. O, są sofoni. There are some among us who doubt your intellectual chops. Please prove them wrong. Takie żartownisie, tak? Dobra. Nowy cel. Oczyść galaktykę z następującej liczby rebelianckich flot Wodianów. 7 w ciągu następujących. Mamy 20 tur na zniszczenie 7 flot Wodianów. No dobra, czyli żarłacy będą musieli chyba poczekać, bo niestety będziemy musieli się naparzać z Wodianami. Ale to jest zadanie ogólne dla wszystkich frakcji. To nie jest tylko dla mnie. Ale ja i tak chciałbym wygrać to pierwsze miejsce, bo jest 100 adamantianu za to i to jest fajna nagroda. 250 i 500 pyłu, spoko. A, to nie są frakcyjne Wodianów, to są jakieś neutralne.
Tak, to są jakieś neutralne floty, czyli nie będziemy musieli z nimi wojny zaczynać. Okej, okay, spoko. Start zadania, antybohater o 1000 twarzy. O, to zadanie pamiętam. To było nawet śmieszne. Z tego zadania możemy bohatera dostać. Fajnego. Przywódcę floty. Tego gościa na plakacie. To sobie właśnie przypomniałem. Jeśli zrobimy to zadanie dobrze, to dostaniemy bohatera do dowódcę floty. Fotogrenadier. Pozostawia po sobie liczne ślady. Zbadaj wszystkie zaznaczone osobliwości. To by było, kurczę, fajnie zrobić to zadanie. Czekajcie, ja sobie je nawet tutaj przypiszę, żeby mieć to na widoku, gdzie to jest. To jest to. Aż, kurde. Wyskoczyła nam... Dobra. Ale wpierdziel dostali. Chociaż pisze niewielkie zwycięstwo, no ale po pasku widać, że sporo tracą. Okej, okay, zobaczmy sobie... Ach, nie to. Dobra, tutaj jest anomalia do zbadania. Aha, czyli no będziemy sobie od... A, tu jeszcze jest. No to będziemy sobie od góry po... O nie. Tam nie będę leciał na pewno. Dobra, ale pozostałe są w naszym zasięgu. 5 z 6 jest w naszym zasięgu. To może mamy szansę na zrobienie tego zadania jako pierwsi. Dobra. Start. Aha, to już sprawdziłem. To już schroni akademię. Aha, to jest przed tymi wodianami bronić. Bohater dostał level. Co to było? Na system plus 60 do badań. Weźmiemy sobie. Weźmiemy. Chyba, że podniesiemy może... Jeśli jest otwarte coś, co podnosi nam zadowolenie, to bym wolał to. O, jest. Plus 10 na system. Dobra, to bierzemy. Statek by musiał... Nie, chociaż on nie potrzebuje statku, bo on i tak na systemie siedzi. To olać go. Budowa. Badania nam się zwiększyły. 82%, spoko. 7 tur i 8 tur. Rozwiniemy sobie produkcję żywności. Tu lodowe niedługo będziemy mogli kolonizować za 2 tury. No i wszystko. Ok, lecimy. Dobra. Dostaliśmy babie lato i znowu jakieś amiantoid, cokolwiek to jest. Tutaj mamy do zbadania z zadania anomalię, więc wyślemy tam jednego eksploratora, podzielimy tą flotę. I tak, jeden niech sobie leci tutaj. A drugi tutaj. Potem ich znowu połączę, ale niech już to będzie zaliczone szybko. Ok, jedna flota bez rozkazów nam została i tu jest anomalia do zbadania. Ale nie mam... Nie, mam sądy, to czemu? O co chodzi? O. Niepodświetlona ikonka była. O, dostaliśmy moduł. Obrażenia energetyczne 25% więcej i szansa na trafienie krytyczne plus 5%. Spoko. Może się przydać. Dobra, i ty sobie będziesz, ziom, leciał, gdzie są jakieś anomalie. Tutaj jeszcze jest. I okej. Okay. Wybory. Dostaliśmy dekret o większym czymś. Kiju. O większym kiju. Plus 33% obrażeń na moduły broni. O kurde, fajne. Ale drogie w utrzymaniu. 4 punkty na ludka. Drogie będzie. A tu? Plus 2% badań na typy populacji na system.
Nie wiem, jak to działa, czy na wszystkie typy, czy na jeden wybrany. No ale mniejsza z tym, tego i tak chyba raczej nie będę używał. Ale z tą zwiększeniem broni, znaczy mocą broni, fajne. Co to jest? Zniszczone statki cywilne. Przeciwnik niszczy... O nie! Straciłem gdzieś eksploratora. Tracę 23%. Gdzie to było? Co ja tutaj miałem za statki? Statki cywilne? Czekajcie. Nie to. Kurde, spadaj. Nie straciłem żadnej floty. Może to były jakieś handlowe, coś takiego. No dobra. Ile oni tu mają siły w tej flocie w ogóle? A to są dwie floty. Ale słabiutka. 236 ataku, 600 obrony. No to mają ile? Niecałe 500 ataku w sumie i 1200 z kawałkiem obrony. Dobra, to ja nawet może bym ich tym tutaj szrotem pokonał. 1100 i 502. Dobra, wyślemy ten szrot na nich. Niech tam nie stoi bezczynnie. A może nam się uda zadanie wykonać? Co tutaj było? Zaraz rozpocznie się bitwa... Aha, to jest to. Dobra, zaliczymy to, żeby już nie wisiało niepotrzebnie. Co, może bombardowanie? Czy partyzantka? 33% zdrowia wojsk najeźdźców, minus 20... Dobra, damy sobie to. Remis. Nie, no to nie był dobry wybór. Strasznie mało intuicyjne są te opcje inwazji. Nie wiadomo, którą lepiej wybrać, Trochę to jest bez sensu. Znaczy, no mówię, generalnie te inwazje w tej grze są strasznie takie olane gęstym moczem. Koniec wydarzenia. Co tu się stało? Plus 100% doświadczenia na bohatera. Aha, na Gekon. Już skończył się ten bonus doświadczenia. No ale levelek w międzyczasie dostał, albo nawet dwa, więc troszkę nam to przyspieszyło. Populacja wzrosła, a medianie... Budowa. O, drugi statek się zbudował. I za 3 tury będzie ten atakujący. Dobra, spoko, spoko. To niedługo będziemy mieli 4 motherfuckerów już, także dobrze jest. W Oshii nam się produkcja przyspieszyła. I co teraz? Mamy tutaj surowce strategiczne? Mamy jeden. Moglibyśmy to zbudować 6 tur. Ale my sobie zwiększymy badania najpierw. Tylko 2 tury to się będzie budować, więc badania. Gekon. Tu się chyba zwiększył bonus do zadowolenia. Mamy 82%. No to chyba też tutaj sobie badania zwiększymy. O, tu trzeba ludka przenieść. Ciasno się zrobiło. I postawimy sobie to bonus do produkcji. Dobra, tu też się będą szybko statki budowały, po 5 tur na sztukę, ale jeszcze przyspieszymy. Im szybciej, tym lepiej, nie? Nie wiadomo, kiedy się kolejne przydadzą. Jedix. 10 tur. Ile tu mamy? 61, kurczę, zadowolenia, to może by się jednak opłacało. Nie, no muszę tą produkcję przyspieszyć. Czekajcie, nie, tu miałem chyba planetę kolonizować. Tu sobie skolonizujemy planetę. O, 6 tur, no trudno. A czekajcie, jeszcze wrócę tam na chwilkę, bo czy nie lepiej było tą drugą? Nie. Tu jest nawet więcej pyłu. Dobra, no dobrze, niech tak zostanie. I to wszystko, lecimy. O, ale ten pocisnął tutaj, kurde. Bo on ma ten silnik chyba ulepszony. Dobra, badamy anomalię. To jest nasz system. O, tylko jedną miałem, sądzę. Szkoda. I niestety amiantoid znowu. Kurde, przydałoby się te grzyby gdzieś znaleźć. Byłoby spoko.
To oni tutaj? No dobra, to sobie brońcie. Okej. I następna tura. Badania zakończone, kolonizacja planet lodowych. I teraz chyba targ miał. O, mamy bohatera nowego, fajnie. Tu jest dowódca floty, ale to jest Horacjusz. Tu jest też dowódca floty i to jest Wodia, no i znowu. Czemu ja, kurde, sofonów nie dostaję, tylko ciągle... Ale to są wszystko naukowcy, spoko. Dobra, bierzemy sobie tego ziomeczka. Poszukiwacz. Czekajcie, ile tu on ma... to jest nauka, praca, dowodzenie i włóczęga. Dowodzenie i włóczęga. 7 umiejętności, 11, ten ma 10, 12. Dobra, to ten jest lepszy do floty. Bierzemy tego. Dobra, i niedługo będziemy mogli mu nawet całkiem fajną flotę złożyć. Bohater zwerbowany, damy mu umiejętności od razu. Czyli tak, to jest ulepszona astronawigacja, to jest bonus do szybkości ruchu chyba. I zasięg wzroku, to nie chcę na razie system. Damy mu zwiększenie potencjału osłon od razu, dwa poziomy. Ma 40% dodatkowo, spoko. I statek mu też ulepszymy, bo to będzie dowódca floty. Dobra, wywalamy wszystko. I tak. Silnik. Zmniejszenie szansy bycia celem. Co jeszcze możemy mu dać? Sondy możemy mu jeszcze wrzucić, albo... Nie, laserowej broni na razie nie mam. To jest obrażenia od pocisków. Szansa trafienia, to bym mu mógł dać. Albo sondy. A to co? Zwiększa szansę... A nie, to nie. Sondy albo... Albo zwiększone... Nie, damy mu sondy. Zasięg wzroku 3, zapas sąd 3, odświeżanie co dwie tury. A tutaj odświeżanie co jedną turę, ale zasięg wzroku 2 i zapas są 2. Ale ja chyba wolę, żeby one się szybciej odświeżały. Te, chociaż... Nie, damy mu to. Masz, ziomi, się ciesz. Teraz pancerz. Pancerza mu damy po jednym. Kinetyczny i energetyczny. No i została broń. To on się będzie trzymał z tyłu, więc go nafaszerujemy rakietami. No i chyba wszystko. Wszystko zapełniliśmy, dobra. Okej. Dobra, bohater obskoczony. Odkrywasz planetę Sahar. A, nie chce mi się sprawdzać, co to jest. Tu jest znowu ta zasrana inwazja. Dobra, damy jednak tą wojnę błyskawiczną, bo to nam chyba lepiej wychodziło. I znowu remis, kurde, ja tego nie rozumiem, wiecie? No, pierwszą rundę wygraliśmy i to dosyć mocno, a potem coraz gorzej. Powinno być coraz lepiej, nie? Bo przecież jak, kurczę, w pierwszej go rozgromiliśmy, to potem ma coraz mniej tych wojsk, a chyba nie coraz więcej, prawda? Nie rozumiem tych inwazji, strasznie głupio one są zrobione. To jest chyba jedyny minus, który mnie w tej grze wnerwia tak naprawdę z tymi inwazjami. Populacja wzrosła. Znowu amebianie. Mogliby te inwazje, kurczę, w jakimś patchu coś z nimi, albo nie wiem... No nie, mogliby coś z tym zrobić, jakoś to ulepszyć. Bo to jest strasznie irytujące. Tu możemy sobie anomalię zbadać. I to jest część zadania. O, plus 50 wpływu, fajnie. Dobra, jeden mamy już na 6. I teraz polecimy sobie tutaj. Nie, tutaj sobie polecimy. Tu trzeba będzie badać jeszcze tych anomalii więcej, a nie mam wystarczająco sąd na tym statku. Dobra, on tu niestety musi czekać na razie. No i co? Wszystko chyba. A, tu jeszcze coś mamy. Dobra, tu też jest anomalia do zbadania.
Co to jest? Odkrycie. Labirynt odnowienia. Co to jest? Budynek jakiś? Kurde, ja nie znam takiego budynku. Pierwszy raz taki budynek widzę. Nie było czegoś takiego wcześniej. Plus 20 do regeneracji stanu statków na orbicie lub w hangarze. Aha, czyli szybciej się leczą. Kurde, ja sobie nie przypominam, żeby taki budynek wcześniej był. To też musieli w jakimś update'cie dodać chyba. Nie było czegoś takiego. Tutaj mamy co? Nic. Nic. Aha, bo tu już chyba zbadaliśmy przed chwilą. Dobra, to możemy lecieć dalej. Gdzie jeszcze mamy jakieś anomalie w pobliżu? Tutaj czysto, tutaj czysto. Tutaj coś jest. Tam się zajmie tamta flota. Dobra, to lecimy sobie tutaj. Tu mamy do zbadania anomalię tą z zadania, ale niestety są piraci, więc nie będę tam leciał eksploratorem, bo mi go po prostu zeżrą. Będę musiał poczekać, aż się floty zrobią i najpierw polecieć tam wyczyścić teren z piratów. Badania nam się skończyły. Chyba teraz to było badane, nie? Tak, lodowe, dobra. Teraz mieliśmy targ chyba sobie otworzyć, nie? Gdzie jest targ? Gdzieś tutaj powinien być, w tej ćwiartce. Giełda usług, targ. O, zapewnia na targu dostęp do najemników i bohaterów. Ale ja chcę do surowców, kurczę. O, zapewnia na targu dostęp do zasobów luksusowych i strategicznych. To chcemy zbudować. I oprócz tego dostaniemy budynek dający plus jeden generowania zasobów na złoże zasobów strategicznych. To też mi się przyda. Dobra, jedziemy z tym. O, zero tur, fajnie. To w następnej to będziemy mieli gotowe. To sobie od razu ustawimy może... Co to daje? Produkcja pyłowa? To nie. Porzuć system. To by mi się przydało. Możliwość porzucenia systemu. Burzy cały system i usuwa populację, bo ja w pewnym momencie, jak będę atakował jakieś inne frakcje, to będę musiał zająć ich system, żeby ich stamtąd wykopać, ale ja nie chciałbym go dla siebie zostawiać, tylko chciałbym go od razu opuścić, żeby nie dostawać tej kary za ekspansję, więc to by mi się chyba przydało. Ale czekajcie, bo jeszcze jest taka jedna fajna rzecz, która daje możliwość przejęcia jakby przywództwa nad handlem galaktycznym. I ja bym chciał to odkryć, żeby Lumerowie tego nie dostali. Bo jak oni się do tego dorwą, to będzie słabo. Tylko kurde, gdzie to jest i jak to się nazywało? Co to tutaj? Finanse bezczasowe? Specjalizacja planetarna? Nie. Polerowanie też nie. Co to jest? Produkcja? Nie, to sprawdzałem już tutaj, co mamy. Spółdzielnia międzyrasowa. To nie jest to przypadkiem? Nie. Nie. A to? Też nie. Kurde, gdzie to było? Baza ochrony systemu? Nie. O! Filia firmy, nie, to jest, ale to jest fajne, tym można otwierać szlaki handlowe, siedziba firmy handlowej. A tu? Publiczny druk 3D. Kartel Xiun. Giełda gildii górniczej. Sprytne pobieranie podatków. Adaptacja, nie. Kurczę. No nic, dobra. Na razie zostawimy to. I ciśniemy statki. Jakąś broń trzeba. A już tutaj dałem te nowe sloty do tych statków? Tu jeszcze nie zwiększyłem, dodatkowych slotów nie zbadałem. To sobie to zrobimy. 7 tur. A potem sobie zbadamy jeszcze pancerze lepsze. I jakąś broń? Może laserową sobie otworzymy? No nic, najpierw się zajmiemy jeszcze pancerzami, bo trzeba je podnieść. Dobra. Nie przydzielę... Aha, on nie ma przydziału. Dobra, na razie go przydzielimy do jakiegoś systemu. A tylko gdzie by go tutaj przydzielić? Gdzie mi się będzie teraz najwięcej budynków budowało? Coś, jakiś młody system potrzebuje, czekajcie. Tutaj, tu się buduje dopiero sieć dronów, czyli to chyba niedawno zajęliśmy.
Dobra, przydzielimy go tutaj, bo tu się będzie dużo budowało teraz. To trochę expa łapnie. Okej. I kończymy dzisiejszy odcinek. Kurde, znowu się zagapiłem, ja pierdzielę. Czemu nic nie mówicie? Dobra, słuchajcie, na dzisiaj tyle. W następnych odcinkach będziemy tą flotę dalej. Już powinniśmy mieć w następnym odcinku 4 te nowe statki duże, dostępne. To już będziemy mogli troszeczkę zamieszania narobić na mapie. No i zobaczycie sobie, jak one wyglądają w trakcie bitwy. Całkiem fajnie to wygląda. Także zapraszam Was na kolejne odcinki, a na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, cześć!